Dzień dobry wszystkim, jestem Gabrysia i chciałabym Wam bardzo serdecznie polecić profil matematyczno-fizyczny z rozszerzoną informatyką w trzecim liceum. Cześć, jestem Daniel, chodzę do klasy pierwszej E. Jeżeli chcesz poznać ciekawych ludzi, rozwijać swoje pasje oraz zdobyć rzetelną wiedzę, to przyjdź do trzeciego liceum. Cześć, ja jestem Kuba, jestem uczniem trzeciego liceum ogólnokształcącego w Tarnowie. Myślę, że takimi dwoma czynnikami, które determinują wybór Waszej szkoły, jest nauka, poziom nauki, które ta szkoła prezentuje, oraz atmosfera wśród uczniów. I szczerze mówiąc, nie byłam przekonana do trzeciego liceum przez głosy, że jest tutaj niezdrowa konkurencja, że atmosfera w szkole nie jest najlepsza, ale teraz w ogóle tego nie odczuwam. Kiedy wybierałem to liceum, to w sumie jakoś tak nie spodziewałem się, nie wiem, fajerwerków. W sumie liceum jak liceum. Ale tutaj nagle okazało się, że pokochałem to liceum. Naprawdę. Już chyba od pierwszego tygodnia, jeżeli dobrze pamiętam. Mam cudowną klasę, nie ma żadnego wyścigu szczurów. Naprawdę w szkole czuję się świetnie. Klasa przynajmniej mnie, trafiła się naprawdę super. Super zgrana, taka ogólnie dogadana. Będę na pewno za nią tęsknił za ileś tam lat, kiedyś będę dorosły. Szkoła na pewno nie jest idealna, no wiadomo, chciałoby się może tak powiedzieć w filmiku promocyjnym, ale mimo wszystko i tak jest naprawdę warto tutaj przyjść. Nauka wcale nie musi być nudna, jeśli tylko pracuje się z bardzo dobrymi nauczycielami, którzy mają duże doświadczenie oraz dobre podejście do współpracy z młodymi ludźmi. Nauczyciele też są spoko, przynajmniej nie traktują nas jak małych dzieci. A jeśli chodzi o naukę, to jak na trzecie liceum przystało, jestem z niej bardzo zadowolona. Myślę, że cecha trzeciego liceum, która wyróżnia je wśród szkół tarnowskich, jest ogromne zaangażowanie w rozwój olimpijczyków. Naprawdę, w szkole dostępne są kółka zarówno z matematyki, fizyki, jak i informatyki, które naprawdę rozwijają przyszłych olimpijczyków. Ja sama w tym roku byłam już na dwóch obozach matematycznych. Jeden z nich połączony był z informatyką. Przez cały tydzień siedzieliśmy sobie w ładnym miejscu. Raz była to Krynica. Cały dzień albo programowaliśmy, albo robiliśmy zadania olimpijskie. Nigdzie w Tarnowie nie dostaniecie takiej możliwości, a jest to świetnie spędzony czas i bardzo duży rozwój, jeśli myślicie w przyszłości o jakimś laureacie. Jeżeli masz swoje pasje, to trzecie LO umożliwi Ci ich ciągły rozwój. Na przykład ja chodzę do szkoły muzycznej od 5 lat. Gram na akordeonie. Do tej pory brałem udział w wielu konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, zajmując miejsca od 1 do 3. Mam za sobą również liczne koncerty na imprezach kulturowych. Ostatnio wygrałem konkurs organizowany przez trzecie liceum. Mam talent online. Cześć, jestem Wiktor i moją pasją jest druk 3D oraz tworzenie różnego rodzaju projektów. Przykładem może być zegar ze zdjęcia działający na radzieckich lampach Nixie. Od 6 lat, a pomimo pójścia do liceum nie porzuciłam swojej pasji.
Dalej trenuję 3 razy w tygodniu, a w weekendy jeżdżę na zawody lub wspinam się na skałach. Jestem uczniem klasy matematyczno-fizyczno-informatycznej. Wybrałem ten profil, gdyż lubię informatykę oraz programowanie. Ale nie jest to jedyna rzecz, z którą wiąże przyszłość. Moim pasją jest sport, a szczególnie piłka nożna, którą trenuję już ponad 11 lat. Nie tylko sprawia mi ona ogromną przyjemność, ale też pomaga osiągnąć lepsze wyniki w nauce. Cześć, to znowu ja, Kuba. Ja lubię bardziej od niska. Jestem Jacek, moje hobby są szachy. Wybrałem profil matematyczny, fizyczny, informatyczny, ponieważ właśnie to przedmiot najbardziej interesuje. O czym można by mnóstwo opowiadać. Pewnie jakbym chciał to wszystko opowiedzieć, to filmy byłyby tak długi, że nikomu nie chciałoby się tego oglądać. Więc jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej o tej szkole, to zapraszam tutaj. Bardzo serdecznie polecam wam tę szkołę, zwłaszcza ten profil. Mam nadzieję, do zobaczenia we wrześniu.